Witam Państwa, plantacja cebuli z siewu wiosennego. Ta sama co zawsze, proszę zobaczyć jak to wygląda. Przypomnę tylko, że jesteśmy po znowu kilku dniach upalnych. Cebula nie, według producenta nie wygląda gorzej, główki cały czas rosną, bo gdzieś tam przy brzegach widać, że ta ziemia dalej pęka. Główki są fajne, szczypior jeszcze też nie jest tragiczny. Są owszem te pozasychane końcówki. Zabiegi są wykonywane na bieżąco. Miejscami jest gorzej, miejscami lepiej. Tak naprawdę teraz, co by trzeba jeszcze zrobić, proszę Państwa, nawozy z wysoką zawartością potasu typu krystalon pomarańczowy. No i ochrona przed mączniakiem dalej. Te preparaty, które były zawsze wymieniane przeze mnie. Ewentualnie można, jak się schłodzi, zrobić tak jak mówiłem kiedyś, tam skorpion, amistar, tak? Kwestia zasychania szyjki, jakiś fandango można tutaj zastosować, żeby właśnie jeszcze pilnować mączniaka. Mączniaka na tej plantacji nie ma, więc można spokojnie sobie z tym dalej poradzić. Co dalej, proszę Państwa, no producent pewnie zacznie za chwileczkę kopać, może nie od tej odmiany, są odmiany też wcześniejsze troszeczkę. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i również z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa na plantacji cebuli z siewu wiosennego. Plantacja ta sama co zawsze w typie hiszpańskim. Szczypior jeszcze w niezłej kondycji, aczkolwiek już coraz bardziej przysycha. Proszę zobaczyć. Proszę Państwa, główki bardzo duże. Bardzo ładny plon będzie z tej plantacji. Co tutaj jeszcze można zrobić? No, producenci już tam pewnie za wiele nie będą chcieli robić, bo będą chcieli już powoli zaczynać to kopać. Natomiast można jeszcze utrzymać wilgotność gleby w dobrej kondycji i chronić przed mączniakiem rzekomym, żeby po prostu ten szczypior nie został zjedzony, ponieważ są już rosy, dłużej się utrzymują, jest krótszy dzień, więc tak należałoby zrobić. Proszę Państwa, jakie preparaty? Preparaty, które też zapobiegają zgniźnie szyjki, więc należałoby sobie coś tam z programu sensownego wybrać, jakiś amistar, jakiś skorpion, jakiś fandango, coś z tych rzeczy. Oczywiście przypominam, że takie preparaty można stosować wtedy, kiedy na plantacji nie ma chorób takich jak mączniak, bo wtedy niestety te preparaty nie będą działały szybko, interwencyjnie i dobrze. Będą zabezpieczały dobrze, tak, przed chorobami. Tutaj mamy pierwsze cebule, gdzie tam się zaczyna szczypior pokładać, więc za chwileczkę będzie koniec wegetacji. Jeszcze można dołożyć do ścieczy roboczej nawozy z wysoką zawartością potasu, miedź ewentualnie, co będzie wpływało na lepszą jakość łuski. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.